Agencja Rozwoju Przemysłu w Tarnobrzegu podsumowała działalność Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z ostatnich 5 lat. W najbliższym czasie może się ona wzbogacić o kolejnego przedsiębiorcę. W 2018 roku w życie weszła ustawa zmieniająca system specjalnych stref ekonomicznych w Polską Strefę Inwestycji. Dzięki niej zasięg terytorialny stref został rozszerzony na obszar całego kraju. Dlatego też w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu w Tarnobrzegu odbyła się konferencja prasowa z udziałem wiceministra infrastruktury Rafała Webera, podczas której podsumowano 5 lat funkcjonowania nowego systemu. Widzieliśmy w tych statystykach 20 decyzji o wsparciu, nakłady inwestycyjne poniesione przez inwestorów to ponad 600 milionów złotych, blisko 1500 miejsc pracy albo utrzymanych, albo stworzonych. No i podatek, który nie jest odprowadzany właśnie dzięki temu, że Agencja Rozwoju Przemysłu udzieluje takiego wsparcia, to ponad 330 milionów złotych. Także ta statystyka przemawia za tym, że działania są sensowne, celowe, przynoszą swój skutek i mam nadzieję, że w przyszłości będzie podobnie. W ciągu minionych 5 lat na terenie strefy w Tarnobrzegu zrealizowano również takie inwestycje jak budowa parkingu dla 100 samochodów ciężarowych czy powstanie nowej hali, w której produkowane są wyroby styropianowe. Wiele wskazuje na to, że to nie koniec, bowiem 25 września ogłoszony został przetarg na budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych. W taki sposób podchodzimy dzisiaj do budowy hal, że one mają nie tylko i wyłącznie być funkcjonalne, ale również od strony wizualnej tworzyć nowoczesną przestrzeń do prowadzenia biznesu, bo uważamy, że naszą rolą jest nie tylko i wyłącznie oferowanie samej powierzchni produkcyjnej, co również tworzenie, zmiana wizerunku funkcjonujących do tej pory obszarów produkcji. Wyniki przetargu poznamy do końca bieżącego roku.